Siemanko, witajcie z tej strony Fun City, a dzisiaj dowiemy się więcej na temat kamery w Cities Skylines 2. Czy wam również podobają się te budynki, które są w taki sposób oświetlone? Jak dla mnie prezentuje się to bardzo fajnie i dodaje takiego realizmu. Mamy różne wnętrza tych budynków, możemy to nawet zauważyć, oraz różne oświetlenie. Tu jest takie bardziej pomarańczowe, tu jest bardziej żółte. Ogólnie dużo osób z was narzeka na grafikę. Są takie podzielone zdania. Jeżeli chodzi o moje zdanie, to jest też podzielone, bo czasem ta grafika prezentuje się na filmach bardzo fajnie. Przypuśćmy, tutaj jest naprawdę spoko. Bardzo fajny wschód albo zachód słońca, dym z kominów, woda. Troszkę widać, że nie jest to idealne, co by mogło być, ale ogólnie wodę w grze jest zrobić dosyć trudno, bo to się cały czas rusza, więc takie musi być takie bardziej właśnie budyniowe to zrobione, ale ogólnie chmury, góry w tle, jest to bardzo fajnie, a czasem ta grafika no jednak nie powala i widać, że to jest takie mega, mega słabe. Kamera kinowa w grze jest tak bardzo rozbudowana, dlatego że możemy teraz dzielić się tymi filmami nagranymi przez siebie ze społecznością. Możemy być takimi małymi reżyserami swojego miasta. I to, szczerze mówiąc, podoba mi się, bo możemy fajne robić takie kadry, przebitki gdzieś na swoje filmy, które nagraliśmy ze Cities Skylines 2. To jest fajne, bo nie musimy używać modyfikacji, bo takie coś było w modach. Zobaczcie, jakie fajne ujęcia, tramwaje. I chyba, jeżeli chodzi o tramwaje, to jest tylko jeden model tramwaju. Ale widzę, że tutaj na zakrętach zachowuje się dosyć fajnie i te przeguby tak się, wiecie, jakby nie wyginają i nie wychodzi jeden, wiecie, jeden z drugiego, nie? Że to jest takie wszystko jednak spójne i to jest na duży plus, tak samo jak możliwość usuwania przejść dla pieszych, bo nie w każdym miejscu one pasują, czasem są mega krzywo zrobione albo po prostu tworzą korki, bo tamtędy chodzi zbyt dużo ludzi i lepiej jest zrobić po prostu kładkę. Ten kadr prezentuje się również bardzo fajnie. Tutaj ta kamera robi dużą robotę, szczególnie, że możemy też podkręcać w niej kolorki, nawet może być zdjęcie czarno-białe. Tutaj ta woda też prezentuje się dużo lepiej niż tam wcześniej, bo mamy takie fajne odbicia, te refleksy. Zobaczcie w ogóle, jak będą wyglądały porty towarowe. Naprawdę prezentuje się to bardzo fajnie, mamy kontenerki, duży dźwig do wymontowywania tych kontenerów ze statku oraz do zamontowywania, do załadowania nowych. I to prezentuje się również bardzo fajnie. Chmurki też super, w końcu to ogarnęli, bo te poprzednie chmury w Cities Skylines to wyglądały tragicznie, tam chyba nawet w ogóle ich nie było za bardzo, a tutaj dużo to lepiej wygląda, więc to akurat na duży plus, ale i tak chyba nic nie przebije chmur w Transport Fever 2. Tam są naprawdę cudowne i niebo wygląda jak gdzieś naprawdę film nagrany z prawdziwego nieba. Zobaczcie, ile opcji ma sama kamera. Naprawdę możemy dużo tutaj zmieniać ISO, balans bieli, dodawać winietę, rozmycia, więc to akurat naprawdę na duży plus, że mamy tyle opcji samej kamery, nawet więcej niż innych opcji w grze, które są, wydaje mi się, ważniejsze, więc to jest ciekawe. Przypuśćmy, nie zauważyłem nigdzie opcji katastrof, że możemy sobie swoje własne katastrofy gdzieś puścić, jakiś swój własny meteoryt, swoje własne tsunami czy tornado. Tego niestety nie zauważyłem, ale takie ujęcia robić w grze naprawdę jest moc. Szczerze mówiąc, serio, to mi się mega podoba i nie mogę się tego doczekać. Piękne zorza polarne, naprawdę z kamerą się postarali. Piękne centrum miasta, wysokie, duże budynki. Photo mode. Ustawiamy sobie jeden punkt, zaznaczamy, ile ma trwać, przechodzimy do kolejnego punktu, zmieniamy sobie czas, proszę bardzo, na przypuśćmy tam 40 sekund albo na 0. Możemy sobie ustawić i teraz kamera będzie w ten sposób tutaj pięknie się poruszała i pokazywała naprawdę bardzo fajne ujęcia z naszego miasta. Ta opcja kiedyś była dostępna w modyfikacji, na szczęście teraz tego już nie potrzebujemy i to będzie po prostu dostępne od razu w grze. Więc bardzo fajnie. Moi drodzy, premiera już coraz bliżej. Zobaczcie w ogóle te wszystkie ujęcia z premiery gry, wykonane są właśnie tym trybem kinowym. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, naprawdę. Ja się nie spodziewałem, że to jest tym robione. You make cities.